Hej, hej, dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj czytanko wdzięczności. Przekaz dla Agnieszki P. Od serca do serca serdecznie dziękuję za dar. No i zaczynamy. Przekaz, co Agnieszka usłyszeć powinna coś dobrego, pokrzepiającego taką informację, która może być dla Ciebie pomocna, coś ułatwić na przykład odpowiednią reakcję. Nie chcę tutaj wymuszać jakiegoś takiego, jakiejś wizji konkretnej, tylko ogólnie pytam. Informacja, która powinna zaspokoić Twoje po potrzeby, by wiedzieć. Zatem co? Agnieszko P. Mamy tutaj runę odwróconą. Ten grom z jasnego nieba. Właściwie to ta energia mówi o takich wiesz, prostych, Potrzebach. I tu mi się przypomina taka prostota życia, żeby tak dzień dzielić sobie na odcinki i wprowadzić taką cudowną, orzeźwiającą rutynę początku. Czyli wtedy, kiedy się budzimy rano, parzymy ulubioną herbatę, wyciągamy na przykład dziennik wdzięczności, zapisujemy. Nasze spostrzeżenia, dobre emocje, za co jesteśmy wdzięczni, to ustawia nam jakby dalszy ciąg dnia, ustawia nam dzień. Jak to się mówi, takie jest modne określenie: Something made my day, czyli um, coś zrobiło mi dzień. Co tu, co tu ci robi dzień co jest twoim sprzymierzeńcem właśnie podział tego dnia na te takie wartościowe odcinki i to jest i tu właściwie nie ma cudów nie bo to są tutaj pokazane jest jako ten taki piorun z jasnego nieba to ja właśnie powiedziałabym że nie że tu masz energię spokoju żadnych piorunów z jasnego nieba tylko rutyna to jest ta rutyna dnia, y, rutyna nauki. Przyswajamy tu wszystko rutynowo. To jest też taki czas oczyszczania swojego organizmu, takiego oczyszczania serca, bo tu też serducho trzeba y, oczyścić, ponieważ ono jest jakoś przeciążone. W ogóle jest powiedziane: ty masz też taką dużą. Potrzebę odpoczynku. Dlatego żadne tam gromy z jasnego nieba nie jakoś tak się nie szarpać, nie, nie, nie wymuszać takich, wiesz, takich energii yy, żądań wobec często Wy to tak nazywacie kosmos wszechświat takie oczekiwanie, że, że coś przyjdzie, bo to mi się należy. Nie, ja bym powiedziała nadzieja, to jest energia nadziei, ale też taki ruch, bo medytacja, tak, warto rozpocząć dzień właśnie od medytacji, od tej y, ciepłej herbatki, czy jakiegoś tam ulubionego napoju, czy koktajlu, zapisać sobie pewne rzeczy. Ale też ma tu być więcej takiego ruchu. Tu się nie, nie, nie możemy zasiedzieć w domu. To jest energia, która mówi o nadziei na przemiany, która jest wymuszona ruchem. Czyli po prostu tutaj spacerujemy, wychodzimy, ruszamy się, tak fizycznie mamy taką tutaj sprawność dużo yy, pokazaną. Ale tu rutyna rządzi. Żeby nie było wątpliwości, tu rutyna rządzi. Ważne jest, żeby po prostu gdzieś yy, znaleźć czas na tę medytację ja tu będę to bardzo mocno podkreślała jak to jest ważne bo tu jest za dużo takiego mm, chaosu w głowie Takich, taka myśl goniąca myśl yy, też wokół ciebie mogą być takie energie, które no one nie, nie sprzyjają spokojowi one są takie właśnie podburzone takie, takie, takie agresywne więc tu musimy gdzieś te, wypracować właśnie taką rutynę spokoju, przebe, przepędzić jakiś pochmurny nastrój, nie dać się wszelkiego rodzaju manipulacjom, bo niestety mamy wokół siebie tutaj w odwrocie nie? taki kierat, kierat takich ludzi przykrych. Często nasza praca staje się takim kieratem, trudno się wyrwać z tej energii. Myślimy, że już nie ma szans na jakieś zmiany czy na, czy na awans, bo tutaj się w tej energii więcej obiecuje niż robi, więc jest to taka energia, że ja się nie spieszę. Ja po prostu czekam tu na lepszą jakąś okazję życiową. I to jest taka też domena bezinteresowności, że ja tu po prostu. Działam bezinteresownie, ale też masz wpływ na innych ludzi. Na swoim przykładzie możesz tutaj pokazywać taką wewnętrzną mobilizację, taki swój właśnie spokój, że ty nie szarpiesz się, że ty się tutaj nie dajesz też jakimś prowokacjom, nie ulegasz złym namowom. I w ogóle masz taką też przestrogę, nie? żeby przy pielęgnacji tej, tego spokoju i tej rutyny żeby tutaj bezmyślnie nie podążać za jakimś celem, który jest wytknięty przez inne osoby. Bo może być coś takiego naiwnego i bezcelowego w gruncie rzeczy. Widać, że tutaj szukasz takiego swojego przewodnika, bo widać, my tu w ciemności szukamy przewodnika, bo chcemy żyć inaczej. Chcemy żyć samodzielnie, chcemy realizować swoje własne cele, a nie cudze. Dużo rzeczy chcemy, chcemy i chcemy, nie? I tu jest powiedziane, wiesz, nawet przy tym pochmurnym niebie ja mogę myśleć w sposób taki jasny, ochronić swoje pole auryczne, podnieść swoją energię, zapewnić sobie większe bezpieczeństwo. Większą swobodę wyrównać energię w czakramach, bo widać, że to trzeba zregenerować tę energię w czakramach, tak jakby one nie domagały. Oczywiście czasami wystarczy tutaj tylko rano wypić mocną kawę. Bywa i tak. No, energię w czakramach to to po prostu trzeba by sprawdzać wahadłem albo w, w, poprzez. Ja to sprawdzam poprzez też. Przesuwanie dłoni nad daną osobą, ale metod jest więcej. W każdym razie nie o tym tu chciałam mówić. Chciałabym tutaj powiedzieć o tym, że najważniejsze są dwie rzeczy, takie dwa Twoje kierunkowskazy na najbliższy czas. To jest właśnie taka spokojna rutyna, brak wymuszeń, ochrona siebie, wzmacnianie swojej odporności poprzez ruch i przede wszystkim, właśnie świeże powietrze. A teraz aura sprzyja, bo po prostu mamy ciepło na dworze. Medytacja poranna też tu by się przydała, taka, ale taka naprawdę prowadzona systematycznie. I druga energia, która ma tak uspokoić właśnie te myśli, żeby nie było zamętu, to jest to właśnie szukanie tego swojego przewodnika i znalezienie tego przewodnika. I ja wcale nie czuję, żeby, żeby to miała być jakaś osoba. Że tego przewodnictwa tr trzeba szukać zupełnie gdzieś indziej, tego swojego światła. Dla mnie to jest energia boska, nie? Światłem jest Bóg, drogą jest Bóg. Natomiast yy, no zobaczmy, jak po prostu karty zechcą to pokazać, gdzie tego światła masz poszukiwać. I co tutaj weźmiemy? Weźmiemy karty przemiany. One są idealne. Właśnie na te wszystkie poszukiwania przewodnictwa w świecie, gdzie szukać tego przewodnictwa, jakiego rodzaju jest tutaj propozycja dla ciebie, Agnieszko? P. Widzisz ten spokój i rutyna. Który mówiłam też, żeby się nie dać. Nie dać yy, tym takim energiom agresywnym, nie? A agresja, to co ma do siebie, to właśnie yy, ona się tutaj posługuje nadużyciem. Tu widać takiego człowieka, który jest w kieracie jakiejś pracy, jest niewolnikiem, przychodzą ci dwaj i go dyscyplinują, i on tu płacze. Nadużywają władzy. Oczywiście idzie to w dwie strony, ani ja nie mogę tutaj kogoś nadużywać, ani nie dać się nadużywać przez kogoś innego. I w tym szukaniu przewodnictwa to też jest właśnie ważne, żeby nie być naiwną ofiarą jakiejś nadużyć, nie? No to jest oczywiste, bo często tutaj y, poszukując tego światła, my przypisujemy y, Jakieś takie mamy oczekiwania, określoną rolę określonemu człowiekowi, że on nam rozrzuci te nasiona, a my tylko pozbieramy. Podczas gdy to jest ciężka robota, ktoś może podsunąć myśl, ale wiadomo, nie? Generalnie tam, gdzie człowiek, tam władza, ale ja bym powiedziała, że tu czasem to jest miłość po prostu, co jest przeciwnym biegunem do nadużyć. To jest energia szczerości, energia po prostu miłości. I to powinno być takie wytyczne. Tu nie jest pokazane, że jakiś człowiek czy coś. To jest samodzielne, nie? Tu jest takie samodzielne przewodnictwo. Ty nie masz szukać przewodnika. Ty masz w totalnej ciszy i spokoju być z dala od tej energii takiej, powiedziałabym, systemowej. Ja wiem, że to jest trudne, no bo żyjemy, płacimy te podatki. Mało kto może sobie pozwolić, żeby gdzieś uciec na drugi kraniec świata i się gdzieś tak schować, żyć sobie gdzieś tak na uboczu. To jest możliwe, ja nie przeczę. Nie mówię, że, że nie jest to, nie, nie, nie twierdzę, że jest to niemożliwe, bo są tego typu przykłady. Wiele przykładów. Jakichś tam ludzi, którzy na przykład mieszkają na Teneryfie w jaskiniach, tworzą się jakieś komuny hipisowskie, co kto lubi, nie? W każdym razie chodzi o to, że jedynym antidotum na nad, nadużywanie właśnie tej mocy psychicznej jest miłość. I jeśli nie ma tej miłości, to władza wszystko zniszczy. Więc po prostu wypełniaj się światłem, czyli miłością. Tak jak powiedziałam, tu jest ta bezinteresowność, dawaj przykład innym, yy, mów szczerze o tym, co myślisz, to jest bardzo ważne. Żeby te Twoje myśli były prostoduszne i kochające i żebyś to w taki sposób też przekazywała. To jest bardzo ważne. Kiedy my jesteśmy nadużyci przez wszelkiego rodzaju władze, Powiem Ci kiedy. Wtedy, kiedy po prostu to nasze życie jest zakłócone choćby odrobiną władzy, którą dostaniemy. Nawet jeżeli dostaniesz ociupinkę tej władzy. To człowiek ma tendencję do natychmiastowego jej użycia i tworzenia przewagi. Można użyć, ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy: czy rzeczywiście nie dla korzyści? Bzdura, każdy, każdy chce w życiu odnosić jakieś korzyści. Raczej powiedziałabym inaczej: korzystać z mocy po to, żeby komuś nie szkodzić. Właściwie to tylko tyle i aż tyle. To tak jak lekarz, który kiedyś teraz już chyba nie składa takiej przysięgi. Po pierwsze, nie szkodzić. Leczyć, ale po pierwsze, nie szkodzić. Czyli nie jest powiedziane, że wyleczy cię na pewno, tylko ci po, przede wszystkim nie zaszkodzę, nie? I tutaj dwu, ten jeden zarządca przyszedł i powiedział: Agnieszko, nie obraź się. Jesteś po prostu, jakby to powiedzieć, właśnie, żebyś się nie obraziła. Nierozsądna, że tak powiem, bo zatrudniłaś się w miejscu, w którym nosisz tylko kamienie i marnujesz swoje rzeczy. No i tutaj jest taki pokazany kalu, który nie słucha i dalej robi swoje i nosi te kamienie, i nosi te kamienie, i nosi te kamienie, i nosi te kamienie. I w końcu Rama Krishna powiedział tak: ty idź do swojego pokoju, zamknij drzwi i medytuj, i praktykuj medytację. I zastanów się. I zastanów się. Komu, bądź czemu, dajesz swoją y, energię? Jakim bożką, bo masz te bożki wziąć i wrzucić do Gangesu? I to są bożki w postaci, wiesz, co takich chciejstw, że mm, ja to mam właśnie, że takie, takie, takie myśli i takie ambicje, że ja tutaj właśnie chcę. Zawsze mieć więcej więcej i więcej. I każdy człowiek de facto chce mieć więcej. Nawet biedak, biedak chce mieć więcej, a może przede wszystkim biedak chce mieć więcej. Ale tu to więcej idzie w materię, nie więcej władzy, więcej pieniędzy, przewagi nad drugim człowiekiem i tak dalej. I on mówi: weź te bożki i je utop. Czyli o co chodzi? Żeby wypełnić się właśnie tą miłością. I wtedy dostępujesz prawdziwej władzy. Prawdziwa władza to miłość, miłość. Miłość. Jeśli nie ma miłości, władza wszystko zniszczy, tu jest powiedziane bogactwo, prestiż, polityka czy psychika, nie ma to znaczenia, nie ma to znaczenia. Tu jakieś, To przewodnictwo to nie ma być właśnie mm, pokazane poprzez materię, politykę, psychologię, psychikę, tylko twoja siła, ty masz poszukać przewodnika w sobie, to znaczy miłość, Bóg jest miłością, poczuć swoją siłę. I to jest to twoje antidotum. I wtedy ta twoja władza stanie się przekleństwem dla innych, bo ty będziesz tak bardzo kochać. Oni ci będą nienawidzić, tak jak Jezusa nienawidzili, że On jest taki kochający, że On tak bardzo kocha. Wiesz, kogo ludzie najbardziej nienawidzą? Nie tego, kto ma więcej od nich pieniędzy władzy. Najbardziej nienawidzą tego, kto najbardziej kocha. Jest wtedy przekleństwem dla, dla, dla reszty. Władza zaślepia, natomiast miłość otwiera oczy, oczyszcza oczy, nie? I wtedy widzenie staje się po prostu czystsze. Także mamy tutaj czasami właśnie pokazaną taką różnicę. Człowiek jakiś powiedzmy biedny, mogę powiedzieć, że taka była moja babcia. Biedna, wierna, religijna, emocjonalna. Wczesnym rankiem do kościoła, nie? I tak dalej, i tak dalej. Czciła Boga. Ale nie Bożki, bo ją nie interesowały jakieś tam energie. Ludzie się tam czasami z niej śmiali z rodziny, że, że co robi. Ale i Bóg wystarczał, bo właśnie miłość miłość jest tym jedynym Bogiem. Jedyny Bóg, który wystarcza człowiekowi, to jest miłość. Miłość. Tak miłość i to jest tutaj właśnie taki przekaz yy, bardzo yy, taki oświecający może rzeczywiście to sowilo będzie dzisiaj w odwrocie dla Ciebie takim gromem z jasnego nieba ja tego nie wiem Przewodnictwa tutaj szukamy właśnie w tych energiach takiej uważności, spokoju, czegoś co nie niszczy naszego życia, co jest dobroduszne, kochające, co jest właśnie taką energią charyzmatyczną. Kto tak naprawdę tu nie dostępuje oświecenia, bo tu też jest taka lekcja z tego płynąca, kto nie dostępuje oświecenia? Ten, kto miesza prostodusznym, kochającym ludziom w głowach i w sercach. Wiesz, co jest najpotężniejszym nadużyciem władzy? Nie, nawet nie to, że ktoś zedrze z ciebie po, w postaci podatków czy jakichś tam zusów masy pieniędzy. Płacisz haracznie. To też oczywiście, ale tu jest pokazane takie moralne, właśnie wykorzystanie szkodzenie. Szkodzenie drugiemu człowiekowi poprzez właśnie yy, uderzanie w prostotę yy, serca i w prostotę umysłu. Im prościej, tym lepiej. Dlatego mówiłam o tej prostej rutynie. Takim pokochaniu momentu każdego swojego życia, siebie takiej, jakiej jesteś. Nie daj sobie wmówić, że jesteś niedoskonała, niewystarczająca, że potrzebne ci jest jakieś przewodnictwo duchowe, które się o ciebie tak bardzo, bardzo zatroszczy, bo w większości przypadków ci przewodnicy oni są zaabsorbowani przede wszystkim sobą i odwracają się od wiary. Ja to widzę u różnej maści, właśnie psychologów, coachów. Którzy są bardzo bogaci, oni się nawet przedstawiają jako bogacze ludzie po prostu, którzy przyjemnie sobie żyją, tam po ciepłych krajach podróżują, własne rozkosze, bogactwo odwróceni są naprawdę od współczucia takiego prawdziwego mają charyzmę olbrzymią, mają gadane. Ale sycą odpadkami ze stołu te biedne, istoty biedne, bo to są ludzie prostoduszni i naiwni, którzy przychodzą i szukają wsparcia. I nie dostają tego. Jest im szkodzone. Dlaczego? Ci wszyscy, o których mówiłam, pewnie są też wyjątki, jak zawsze, od reguły, ale coraz częściej widzę właśnie takich ludzi pochłoniętych własnymi sprawami. Ludzi, którzy yy, po prostu nie mówią o Bogu, nie? Albo Bóg to jakiś kosmos, jakiś świat, takie kurcze, nie wiadomo co. On jest totalnie bez imienia. Totalnie bez imienia. A Bóg ma imię, to jest Jezus. On jest prawdziwym Bogaczem. On jest prawdziwym Bogaczem, to jest pokazane, nie? Ten, który kocha taki znienawidzony przez władzę, dlatego, że on kocha, on współczuje, najbardziej jak się tylko da. Warto tutaj po prostu, takich faryzeuszy pełno widać, ale to jest znak czasów, nie? Zawsze jak się zbliża koniec jakiejś epoki, to tych faryzeuszy jest coraz więcej i tacy właśnie tak naprawdę jak prześledzić ich akcje społeczne, to tam po prostu widzimy, nie? Jak ta, ta Kazimierska Mamy tu zdzierców, oszustów, cudzołożników, tych celników różnych w cudzysłowie, nie? Takie wzory do naśladowania też w cudzysłowie, czyli osoby promowane, osoby władzy właśnie, które nadużywają i tak naprawdę zabierają Ci tę energię, rozpraszają Cię, zwłaszcza jeśli Ty po prostu idziesz w tę stronę, idziesz w tę stronę tych jakieś królowe życia, nie? I królowie życia. Patrz, Patrz, co jest źródłem chciwości i, i, i gdzie jest ta chciwość, jaki jest wzór zachowania danego człowieka, bo właśnie to widać gołym okiem. Jak żyje, ile ma, jakie propozycje podaje, czy rzeczywiście y, daje ci tę nadzieję, że nad wszelkim złem zatrufuje dobro. Bo nawet przekazy mogą być różne, nie? Pozytywne, negatywne, ale jeżeli ci powie tak, że Bóg ci jednak dopomoże, bo podtrzymuje twoje życie zawsze i wszędzie, I jeżeli przez swoją wierność ty nie wytracisz tej miłości, bo z miłością człowiek przychodzi na świat, tylko ma takie zadanie, żeby nie być człowiekiem gorszym, żeby się nie zborsuczyć, żeby po prostu nie wytracić tej wierności, to może to, to będzie dobrze to będzie dobrze, więc żeby tu nic nie zakłócało tego Twojego właśnie, tej Twojej rzeczywistości nic Ci nie ujmowało z człowieczeństwa uspokój się, bądź skupiona na właśnie spokoju, a nie niepokoju bo niepokój odcina Cię od Boga niepokój jest źródłem wszelkiego niebezpieczeństwa stąd te przekazy pełne niepokoju powiem szczerze, że ja ich nie słucham ale ja też tutaj nie chcę po prostu siebie jako przykład stawiać, tylko no mówię z własnego doświadczenia, no bo nie bez jakiego doświadczenia mam mówić, jak nie ze swojego. Odkąd się odcięłam od jakichś takich masowych informacji, to żyje mi się lepiej. Czasami do mnie docierają, a nawet celowo wchodzę i zaglądam i, i śledzę, po to, żeby Wam tylko tutaj na kanale rozkłady robić, nie? Żeby właśnie nakarmić to wasze pragnienie wiary i miłości. Żebyście po prostu nie wierzyli, że, że się kiedyś to zło nie skończy, bo się skończy. Ono się na pewno skończy. Skąd wiem? Dużo by o tym mówić. Ostatnie czytanie też o Imperatorze Świata zrobiłam, więc jakby się całkiem sprawy pokazały w takim świetle takim już. No naprawdę, nie? Że aż wszystko grzmi, że, że koniec świata to jest tak naprawdę koniec zła. Może tu taka, o, takie olśnienie ma przyjść na koniec, że koniec świata to tak naprawdę koniec zła. Nie dobra, nie człowieka, nie człowieczeństwa, nie ziemi, tylko zbliża się koniec zła i koniec nadużyć. I chciałoby się zapytać: I co ty na to? Mam nadzieję, że jak na lato. No dobra, wsparcie i ochrona dla ciebie. Tak, zawsze lubię na koniec taką optymistyczną jakąś kropeczkę nad i postawić. Agnieszka P. Wsparcie i ochrona. Dla Agnieszki P poproszę. Co tu mamy? Tu mamy pozytywne myślenie, a nie mówiłam. No, jestem silna i pozytywnie nastawiona do świata. I naprawdę, jeśli do tej pory. Nie prowadzisz takiego dziennika pewnych synchronizacji, zdarzeń z dnia, choć byłaś chyba u mnie na kursie, nie? Czy nie? Nie pamiętam. No właśnie nie pamiętam. Tyle ludzi się przewijało. To, to, tak, czy nie? To, to po prostu ten, ten dziennik tutaj warto sobie prowadzić, zapisywać, właśnie też takie fajne, dobre myśli. I zapisywać synchronizację, czyli jak te moje myśli współpracują z moją drogą, ale nie całego życia, z każdym dniem, bo mówię, to jest życie podzielone na odcinki, na godziny i każda godzina jest ważna i wartościowa. Patrząc pozytywnie na świat, wlewasz strumień energii w swoje myśli, słowa i czyny. Tak, po pierwsze, nie szkodzić sobie, a tym samym innym. Energia ta wyczuwana jest przez innych ludzi, którzy pomogą ci w osiągnięciu twojego celu. Anioły znają moc pozytywnego myślenia i będą cię wspierać w twoich zamierzeniach. Oczywiście zawsze tak jest. Zwłaszcza wtedy, kiedy yy, praktykujesz codzienną regularną yy, modlitwę, ale nie tylko prosisz, pamiętaj o wdzięczności, żebyś też, też podziękowała, tak? Podziękowania są też bardzo ważne. To ty wybierasz swoje myśli i nastawienie do świata. Skoncentruj się więc na miłości, pomyślności i sukcesie w każdej dziedzinie swojego życia, tak żeby nie było tego braku, że tylko właśnie jestem w jakimś kieracie powtarzalności. Dzięki pozytywnemu myśleniu poczujesz się szczęśliwa, zdrowa, spełniona. I taką afirmację tutaj sobie yy, możesz zapisać w tym dzienniku dobrych myśli. O właśnie, załóż sobie taki dziennik pozytywnych myśli. I, ale zapisuj tam różne rzeczy, swoje spostrzeżenia, jakieś ważne wydarzenia z dnia, coś, co cię oszołomiło, za, podekscytowało, a może zmartwiło, ale jednak spróbuj odkryć w tym wszystkim jakąś taką yy, lepszą stronę. Nawet w zdarzeniach negatywnych, które zapiszesz, spróbuj wyciągnąć wnioski i zastanowić się, jaka jest w tym wartość. Ok? Żeby tu były właśnie te takie najlepsze aspekty. Jestem silna i pozytywnie nastawiona na świat do świata. Przepraszam. I tego Ci życzę, i jeśli będziesz miała potrzebę, to mogę Cię wesprzeć też. Oczywiście w jeden jedyny sposób, taki, który potrafię, czyli rejki. Więc tutaj poluj na okazję, bo też nie chcę tutaj, żebyś przychodziła na jakieś tam działania. Yy, takie, bo one są dość kosztowne, a ty nie masz takiej potrzeby, żeby korzystać z godzinnych zabiegów, bo czuję, że nie. Tylko te 20 minutówki, takie nie jakieś tam oferty promocyjne czy coś to od czasu do czasu, ale generalnie tutaj y, bazuj na swojej własnej energii, żebyś była coraz silniejsza sama z siebie, nie? Poprzez właśnie tę miłość, mówię ci, nie ma tutaj po prostu y, y, lepszych takich narzędzi ochrony przed złem niż właśnie y, emanacja tą miłością miłością, energią współczucia też nie takich taką po prostu yy, energią, która yy, naprawdę yy, nawet jeżeli są wrogie energie tutaj, no bo są agresywne i wrogie energie wokół ciebie, wokół mnie i każdego innego człowieka, takie są fakty. To mimo wszystko w myśl zasady po pierwsze nie szkodzić, ja Staram się tutaj być w takim ciągłym porozumieniu ze sobą, zbudowaniem po prostu przyzwoitego świata, tego swojego świata, swojego własnego świata, nie? I tyle. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie Agnieszko, jeszcze raz dziękuję, dar serca, o co serca, zawsze chodzi o to, żeby po prostu przekaz był przydatny, żeby naprawdę człowieka wzmocnił, a jednocześnie hmm, może też czegoś nauczył, może, tego nie wiem, bo nie zawsze tak być musi. Papa. Pa.